A, ja zaczynam. Skoczek F3, 3 minuty plus 3. Bardzo dobry czas, panie Kaliber. Nie śpimy. Tu coś mi źle pokazuje, ale nic na to nie poradzę. D4. Buduję domek. Panie Piotrku, zapraszam do gry. Bardzo lubię z panem grać. Już wiem, że pan jest piccolo. Wiem, że pan jest piccolo. Buduję domek. Będę omawiał partię. Usiądę sobie. O, C4, roszada. Gdzie goniec idzie białopolowy? Na to zawsze gram skoczek E5. Proszę o pytania, proszę o komentarze. Bardzo proszę. On tu nie stoi dobrze. Ja go podrywam przez C4 od razu. Chcę wyjść hetmanem na B3, wykorzystać, że go tutaj nie ma. Na to zawsze gram D4. Po biciu pion bije, wygania konia i utrudnia. Panie Kaliber, ten pion utrudnia rozwój figur. Gdzie ten koń idzie? I tu wisi. Podobno jak nacisnę shifta, to będzie inny. O, jest inny kolor, ale numer nie tylko zielony. No to nie będę, proszę Państwa, tu mi napisało, żebym Java update'ował. Nie będę. Biorę piona. I myślę, że jak. Aha, tu mi wisi. Tu mi wisi, ale bije tu. Pogonię C2, obronię wieżą. Proszę o pytanie. Nie mam pytań. Super, Wojtek mnie wyzwał, dobrze. Wieża B8, zauważyłem, a jak zagram chytre E6 i rozbiję strukturę? Gram chytre E6. Proszę o pytania. O nie, 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 nie. Ja tu dam szacha. Ja tu dam szacha. Kto mnie wywołał? Pan Super Wojtek, bardzo dobrze. Gramy do godziny 10 w przybliżeniu. O, pan się poddał. Panie Kaliber, można jeszcze raz spróbować. Bardzo pana lubię. Mam z panem dobry bilans. Zagram z panem Wojtkiem. O, spróbuję omówić partię. Tu jest dobrze. To posunięcie jest ryzykowne. Poskoczek E5. Goniec się nie mieści. Moim zdaniem lepiej wyjść gońcem na F5, zagrać H6 i chować go na H7. Takie jest moje prywatne zdanie. I teraz po D4 nie można bić na E5, bo proszę zobaczyć, że pion E5 ścieśnia pozycję. Nawet przy skoczku na G8 nie daje wyjść skoczkowi albo gońcowi. Brakuje pól dla jednej z tych dwóch figur. W tym momencie pada pion, przepraszam bardzo. Wieża B8, dziwny ruch. No trzeba obronić piona B7, bo grozi hetman B7, hetman B8 grozi. Wieża B8 nic nie daje, bo punkt B2 jest broniony. Natomiast E6 posunięcie jest pryncypialne, utrudnia wprowadzenie do gry gońca, rozbija pozycję białych. No i szach kończący.
Pan Janusz pisze: Dzień dobry, panie Piotrze. Muszę się pochwalić. Na turnieju szachów pokonałem kolegę numer 17.